Wiadomości z gminy Orzesz, Adam Zaręba. Witam Państwa w nowym roku 2017. Tu już ponad rok, jak ukazują się wiadomości z gminy Orzesz. W redakcji pozyskaliśmy nowego dziennikarza, który będzie prezentować Państwu informacje z Orzesza, wojskowej stolicy Polski. Czy stresujesz się? Troszkę. Nie szkodzi. Ja już lecę, znikam, może dzieje się coś ciekawego. Do nakręcenia. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o wojskową stolicę Polski, to jeszcze przed materiałem, w którym powiemy m.in. o jasełkach w Dąbrówce. W gimnazjum obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Sesja Rady Miejskiej. Diorama osady nawodnej z nad jeziora Orzysz. Powitanie nowego roku 2017. Noworoczny mecz piłki nożnej. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Orzysz do skorzystania z oferty przygotowanej na ferie zimowe w dniach od 23 stycznia do 3 lutego 2017 roku. Bogaty blok wydarzeń przygotowany został przez Dom Kultury w Orzyszu, Muzeum Wojska Wojskowości Ziemi Orzyskiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Świetlicę Kajak, Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu oraz Klub 15 Batalionu Seperów w Orzyszu. Szczegółowy program zostanie wkrótce opublikowany na stronie www.orzysz.pl. Mam dla Państwa konkurs. Do wygrania kubek zmieniający kolor. Na facebookowym profilu TV Orzysz pierwsza osoba, która w komentarzu poda prawidłową datę ukazania się pierwszych wydarzeń, otrzyma właśnie taki kubek. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i zapraszam na materiał. 21 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym imienia Michała Kajki w Dąbrówce odbyły się jak co roku jasełka. Uczniowie odgrywali sceny z narodzin pańskich w strojach i kostiumach łudząco przypominające te, w których chodzili naocznie świadkowie tamtych wydarzeń. Były śpiewane kolędy przez tych starszych, jak i przez tych najmłodszych. Wyznaczony uczeń gimnazjum odczytał wersety Pisma Świętego oraz przekazał naczynie z opłatkami dyrektorowi szkoły panu Robertowi Frączkowskiemu. Tegoroczne jasełka wyreżyserowały panie nauczycielki Anna Zabłocka, Barbara Kostka oraz Dorota Augustyniak. Pan dyrektor podziękował za przybycie wszystkim gościom oraz rodzicom. Następnie wszyscy udali się na klasowe wigilie, a klasa szósta przygotowała stół wigilijny przybyłym gościom. 22 grudnia o godzinie 10 na sali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się gimnazjalna uroczystość – Dzień Patrona Szkoły Adama Mickiewicza. Pani dyrektor Agnieszka Haberska przywitała gości, wśród których byli m.in. sekretarz gminy pani Monika Łępicka-Gij oraz warmińsko-mazurski wicekurator oświaty pan Wojciech Cybulski, aby następnie oddać się chwilom świętowania jakże ważnego dnia w życiu szkoły. Być tutaj z Państwem, bo jesteście szkołą szczególną i wybitną. Nie boję się używać takich wielkich słów, bo one naprawdę oddają to, co tutaj w szkole robicie. 28 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której radni uchwalili m.in. budżet na 2017 rok. Dochody budżetu gminy wynosić będą prawie 44 miliony, lecz powstanie deficyt w gminnej kasie na kwotę ponad 918 tysięcy złotych. Przyjęliśmy generalne pierwsze założenie, żeby w tym roku nie zaciągać kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i to nam się udało. Poczynione oszczędności, szczególnie w zmniejszeniu etatów i w Urzędzie Gminy i w naszych jednostkach, ale też dokładna analiza inwestycji, które chcemy wykonać w roku 2017 i 2018 dała nam szansę wprowadzenia kredytu do wydatków po raz pierwszy od 2010 roku. Planujemy aplikować o środki zewnętrzne, jak również pozyskać środki własne na inwestycje w postaci obligacji. Budżet w 2017 roku po raz pierwszy przekroczył kwotę 40 milionów złotych. Otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO odnośnie projektu budżetu. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować założenia do przyjętego budżetu na 2017 rok. Do Muzeum Wojska Wojskowości Ziemi Orzyskiej zawitali niezwykli goście z niebywałym eksponatem.
dioramu przedstawiające życie nadwodnej osady z nad jeziora Orzysz z okresu wczesnego żelaza. Ta osada jest, jak wspomniałem, jedną z najlepiej rozpoznanych, najbardziej znanych, najbardziej charakterystycznych osad. We wszystkich książkach, we wszystkich podręcznikach archeologii opisujących okres epoki żelaza właśnie osada z Orzysza występuje. Stąd też bardzo cieszymy się, że możemy ją zaprezentować tutaj w muzeum, na miejscu, gdzie mieszkańcy mogą zapoznać się z jednym z najbardziej słynnych obiektów z ich terenu. Makietę osady nawodnej w Orzyszu wykonaliśmy w skali 1 do 35. Zawierała ona zarówno elementy samej osady nawodnej, do której prowadził pomost z lądu, jak i część osady na lądzie. Zawarte są różnego rodzaju scenki pomiędzy postaciami, tak aby całość była lepiej dostępna, zwłaszcza dla młodzieży i najmłodszych, którzy by w jakiś sposób może bardziej zainteresowali się samą historią osady. Mamy pokazane przede wszystkim życie ówczesnej ludności, głównie skupiające się właśnie na łowiectwie, połowach, a także na całym rzemiośle skupionym wokół łowiectwa, czyli wykonywanie łodzi, gospodarka łowno-rybacka. Mamy nadzieję, że kolejne projekty i współpraca z muzeum będą dalej rozwijane i że będzie to bardzo ładny początek i bardzo fajny element pokazywany właśnie w tutejszym Muzeum w Orzyszu. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia muzeum, do poznania historii Orzysza, naszej gminy, regionu. Muzeum wciąż się rozwija, a rozwija się dzięki Państwa również ofiarności, bowiem co jakiś czas nas odwiedzacie, przynosicie odkurzone swoje pamiątki rodzinne, które mogą oglądać inni. W noc sylwestrową do ogródka jordanowskiego przybył tłum orzyszan, aby wspólnie przywitać rok 2017. Na scenie prezentowali się orzyscy artyści, a burmistrz miasta Zbigniew Błotkowski złożył wszystkim noworoczne życzenia. My musimy się tutaj po prostu lubić w Orzyszu, bo ludzie, tylko ci, którzy mają szacunek do siebie wzajemny, potrafią zbudować wiele. A u nas w Orzyszu właśnie tak jest. Budujemy, szanujemy siebie nawzajem i niech tak będzie w 2017 roku. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W pierwszy dzień nowego roku tradycyjnie rozegrano mecz pomiędzy ekipą Urzędu Miasta a drużyną KS Śniarw, która już w 38 sekundzie po bramce Filipa Tomaszewskiego objęła prowadzenie. Jednak to zespół pana burmistrza ostatecznie i historycznie, bo po raz pierwszy wygrał z miejscową drużyną 11-5. Już po raz ósmy, 1 stycznia spotykamy się tutaj na boisku Orlik i rozgrywamy mecz noworoczny. Spotyka się zazwyczaj drużyna gminy Orzysz i reprezentacji Śniarw. Zaczynamy na sportowo ten nowy rok. Ogólnie kalendarz imprez MOSiR-u jest bardzo bogaty i serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszej szerokiej oferty. A korzystając z tego, że nowy rok już się zaczął, chciałam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Wszystkiego co najlepsze, spełnienia realizacji postanowień tych noworocznych, a nade wszystko zdrowia i szczęścia. To już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.